Norweskie społeczeństwo jest wbrew pozorom bardzo konserwatywne, jeśli chodzi o taką wolność osobistą i jest bardzo restrykcyjne. Że Norwegia znalazła się, tak, dobrze Państwo zgadują, znalazła się w grupie tych pierwszych 5 krajów o największym rygorze społecznym. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam specjalnego gościa. Będę rozmawiał z panem Henrykiem Malinowskim, który jest polskim dziennikarzem, reporterem i korespondentem. Oprócz tego jest tłumaczem języka norweskiego, który w Norwegii spędził 30 lat, a obecnie jest już w Polsce. Witam bardzo serdecznie. Witam. Dzień dobry. Tak jak wspomniałem, był pan w Norwegii przez 30 lat, czyli pan jest przedstawicielem tej starszej polskiej emigracji. Jak to się stało, że pan wyjechał z Polski? Miało to związek z moimi studiami na skandynawistyce w Gdańsku. To był okres stanu wojennego i nastąpiła pewna sytuacja. Na trzecim roku studiów znalazłem się na szkole językowej w Oslo i musiałem dokonać dosyć drastycznego wyboru. Albo wracam na studia do Gdańska, albo zostaję w Norwegii. Przyszłość w Polsce rysowała się niepewnie, w związku z tym postanowiłem zaryzykować i zostałem w Norwegii właśnie już w 1983 roku. Jak wyglądało pana życie po tym, jak został pan w Norwegii już na stałe? Nie wiem, czy od początku to była decyzja, że na stałe, czy po prostu na ten okres u nas niepewny, który się rozpoczynał? Nie, absolutnie. Pozostanie w Norwegii nigdy nie było moim celem. Tak jak mówię, nastąpiła pewna sytuacja, która zmusiła mnie do dokonania wyboru, ponieważ nagle przyszłość w Polsce zarysowała się niepewnie. No i życie wyglądało dosyć ciężko, ponieważ nagle znalazłem się w obcym kraju. Miałem ze sobą tylko plecak i parę rzeczy. Nie byłem absolutnie przygotowany na emigrację, ale byłem zmuszony po prostu poradzić sobie i poradziłem sobie. Znalazłem pracę, mieszkanie. Angielski pan pewnie znał, a jak z norweskim? Czy właśnie norweski pan znał też? Po trzecim roku studiów bardzo dobrze mówiłem po norwesku. Jeszcze lepiej mówiłem po angielsku. Także jeśli chodzi o języki, nie było najmniejszego problemu. Mhm. Czyli od razu pan po przyjeździe, jak pan podjął decyzję, że pan zostaje, poszedł pan do pracy i normalnie zaczął tam żyć, mieszkać? Nie od razu mogłem pracować, dlatego że nie oczekiwałem na pozwolenie na pracę. Dostałem je dopiero po około 5 miesiącach i dopiero wtedy mogłem podjąć legalną pracę, co też zrobiłem. Także niezbyt skorzystałem z tego mitycznego norweskiego socjalu. A przez te 5 miesięcy jak pana życie wyglądało? Wyglądało w ten sposób, że musiałem być uzależniony od zasiłku socjalnego. Znalazłem sobie mieszkanie, które wynająłem i to było takie życie z dnia na dzień, tak? Nie mogłem nic specjalnie przedsiębrać. Emigracja ponad 30 laty była Polska zdecydowanie mniejsza. Jak wyglądały, czy miał pan jakieś kontakty z innymi Polakami w Norwegii? Tak, znalazłem środowisko polskie. Pomagaliśmy sobie wtedy w znaczący sposób. Było środowisko nieduże, ale dosyć, można powiedzieć, zgrane. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Jednak każde początki emigracji są ciężkie i na dobrą sprawę każdy jest zdany na własne siły i na własną głowę i parę rąk. W związku z tym musiał każdy z nas sobie radzić we własnym zakresie. Rozumiem. A czym ta emigracja, bo mówi pan, że są znaczące różnice, różniła się poza ilością osób, które wyjechały. Ta pana w okresie, kiedy pan wyjechał, od tej, która jest teraz? Wówczas emigracja była zdecydowanie polityczna, a więc sytuacja polityczna w Polsce zmuszała ludzi w pierwszej mierze do wyjazdu. Oczywiście też względy ekonomiczne grały wielką rolę, ponieważ przepaść ekonomiczna pomiędzy Polską a Norwegią wówczas była kolosalna, co jest oczywiste. Natomiast ja należę do emigracji politycznej i to był właściwy powód, dla którego musiałem opuścić Polskę. Po jakim czasie pan pierwszy raz przyjechał do Polski, wrócił jakby?
To było w roku 1990. Czyli minęło sporo lat. Tak jest. To był rok po przełomie czerwcowym roku 89. Mhm. A przyjechał pan na ile pan przyjechał do Polski wtedy? Wtedy przyjechałem na urlop 2-3 tygodnie, coś w tym rodzaju, nie więcej, ponieważ miałem pracę stałą, trzeba było szybko wracać. To było związane z świętami Bożego Narodzenia. A nie chciał pan wracać do Polski? Oczywiście, że chciałem, ale taki powrót trzeba najpierw przygotować, prawda? W związku z tym nie można tak od razu wsiąść w samochód i wszystko zostawić. Taki proces powrotu jest dosyć długotrwały, nie tylko długotrwały, ale także kosztowny. W związku z tym już wtedy rozpocząłem przygotowania do tego, żeby kiedyś się sprowadzić do Polski. A jak zobaczył pan Polskę po tylu latach, co pana najbardziej zdziwiło, zaskoczyło? No cóż, to był kraj w dużej mierze siermiężny, tak, naznaczony wojną, która skończyła się wojną z Niemcami, naznaczony wojną z komunizmem. Kraj, który był całkowicie na skraju bankructwa, kraj zdemoralizowany w dużym stopniu. Cała polska gospodarka była po prostu w rozsypce. To był obraz nędzy i rozpaczy, więc kiedy przyjechało się z ostatniej Norwegii, przeżywało się po tylu latach nieobecności mojej, a więc 7, przeżywało się ogromny szok i smutek. I człowiek wówczas marzył o tym, ażeby Polska kiedykolwiek zbliżyła się poziomem życia do Zachodu, ale wówczas wydawało się to bardzo mało możliwe, mało prawdopodobne, a przynajmniej bardzo odległe w czasie. A jak ocenia pan tą drogę, którą Polska przebyła od tego czasu, kiedy pan ją zobaczył po raz pierwszy, do tego miejsca, w którym teraz jest? Polska przeżyła skok cywilizacyjny. Można powiedzieć, że w roku 2004 od momentu wstąpienia Polski do Unii Polska otrzymała jakby nowe życie. Gospodarka zaczęła się normalnie rozwijać, ruch ludzi, wymiana ludzi, myśli nabrała ogromnego tempa. Kraj sprzed 15 lat, tutaj mówię o Polsce, to jest zupełnie inny kraj, a był zupełnie jeszcze innym krajem wówczas, kiedy opuszczałem Polskę w roku 1983. Także Polska dokonała tutaj niesłychanego postępu cywilizacyjnego i rozwoju na wszystkich poziomach. Mało kto z tego zdaje sobie sprawę, z ludzi z młodego pokolenia, i wiele rzeczy uważamy za oczywiste dzisiaj. Natomiast trzeba pamiętać, i to pamiętają ludzie z mojego pokolenia, że nasz kraj był w opłakanym stanie wówczas i trzeba powiedzieć, że pomimo wszelkich mankamentów na tej drodze rozwoju, mam na myśli ostatnie 15 lat, to jednak poczęliśmy gigantyczne postępy. Przykładowo Warszawa jest jakby zupełnie innym miastem, aniżeli to, które było 15-20 lat temu jeszcze zaledwie. To jest bardzo krótki okres czasu w historii każdego kraju. Będąc w Norwegii, jak postrzegał pan ten rozwój Polski? Czy jakiś miał pan szczególną perspektywę, patrząc z Norwegii? Naturalnie. Kiedy się jest za granicą, wszystko się widzi w kraju jakby z lotu ptaka. Można porównać rzeczy, które się dzieją w Polsce ze stanem społeczeństwa, z jego, powiedzmy, różnego rodzaju cechami, zaletami i wadami każdych innych społeczeństw, tam gdzie każdy mieszka, prawda? Czy to w Skandynawii, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek. Więc był dostrzegany kontrast. Zaletą migracji jest jednak także to, że pewne sprawy, które w Polsce uważa się za bardzo nietypowe, jakieś, można powiedzieć, nadzwyczajne, okazuje się, że w innych krajach są bardzo podobne problemy. I wtedy okazuje się także, że jak na dłoni
wychodzą wady i zalety Polski i wychodzą też na dłoni wady i zalety społeczeństwa, w którym się znalazło. Tak? W moim przypadku to była Norwegia. Im więcej wiedziałem na temat Polski, im więcej wiedziałem na temat Norwegii, tym bardziej miałem okazję położyć jak gdyby na szali te dwa kraje, te dwa społeczeństwa i na tej podstawie porównać je, gdzie się komu lepiej żyje, czy też co jest dobre, co jest złe w tym czy innym kraju. No właśnie, jakby miał pan porównać Polskę i Norwegię pod względem plusów i minusów, to jakby to wyglądało właśnie, to położenie na szali tych rzeczy? Myślę, że dla nas Polaków ważnym elementem jest kwestia wolności osobistej i myślę, że na tym polu wypadamy bardzo dobrze. Norweskie społeczeństwo jest wbrew pozorom bardzo konserwatywne, jeśli chodzi o taką wolność osobistą i jest bardzo restrykcyjne. Na przykład przed paroma laty dokonano takiego, przeprowadzono pewnego rodzaju ankietę wśród cudzoziemców i pewien brytyjski instytut badania opinii społecznej wziął pod lupę 33 kraje, w których na przykład jednym z takich głównych czynników, które były badane, był tak zwany rygor społeczny, a więc takie niepisane zasady funkcjonowania społeczeństwa, którymi musi się cudzoziemiec, czy też Norweg, musi się im poddać, tak? Mhm. Te 33 kraje zostały podzielone na 5 grup i w pierwszej grupie były takie kraje jak Pakistan, Malezja, Singapur, i na końcu były kraje, gdzie jest jak gdyby największy luz, mówiąc potocznie, tak? No i proszę sobie wyobrazić, że Norwegia znalazła się, tak, dobrze Państwo zgadują, znalazła się w grupie tych pierwszych 5 krajów o największym rygorze społecznym. Seria filmów o powrotach Polaków z Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.